Wojna dzisiejszy, wszelkie sprawy i dowodzenia schodzą na plan dalszy. We shall never surrender. Overcome this premeditated invasion. The American people, and their righteous might, will win through to absolute victory. Witam w kolejnym odcinku podcastu. Dzięki waszemu zainteresowaniu. Działalnością kanału, ostatnimi czasy sporo swojego czasu poświęcam na badanie różnego rodzaju dzienników, listów i relacji z frontów wojennych. Wielokrotnie wcześniej korzystałem do przygotowania różnych odcinków z dzienników Józefa Gebelsa. Poświęcając jednak swój czas ostatnio, podczas lektury tychże, zwróciłem szczególną uwagę na to, co ten niemiecki polityk, minister propagandy i oświecenia publicznego III Rzeszy. W swoich dziennikach notował na temat Polski. Wiemy wszyscy oczywiście, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się na ziemiach polskich II wojna światowa, ponieważ to właśnie wtedy oddziały niemieckie wkroczyły na terytorium Polski. Wszystko zaczęło się w Wieluniu. Wertując dzienniki Józefa Goebbelsa, wzmianki na temat Polski można znaleźć już wcześniej. Omawialiśmy to bardziej szczegółowo w odcinkach, które były poświęcone relacjom polsko-niemieckim. W dwudziestoleciu międzywojennym, jeżeli materiał Ci się spodoba, nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, a także łapki w górę. To bardzo pomaga w promowaniu kanału. Zapraszam do odsłuchu. Prywatne notatki Gebelsa, które zapisywał w dzienniku. I ich nacechowanie wobec Polski zmieniały się na przestrzeni lat poprzedzających II wojnę światową. Zdecydowanie zmieniły się one wiosną 1939 roku. Goebbels prowadził wtedy bardzo intensywną i wręcz agresywną kampanię antypolską w niemieckich środkach przekazu. Dla przykładu, 28 marca 1939 roku Goebbels zanotował: Wczoraj. Polska sprawia jeszcze duże trudności. Polaczki są i pozostaną naturalnie naszymi wrogami nawet jeśli z własnej interesowności oddali nam w przeszłości pewne przysługi. Na kartach notatek Gebelsa znalazło się wiele wzmianek, które opisywały kulisy sceny propagandowej. Pojawiały się na niej hasła o zagrożeniu Gdańska, o zagrożeniu wschodnich prowincji Rzeszy przez Polaków, o prześladowania Niemców na tych terenach, a także o prowokacjach, których mieli dopuszczać się polscy sabotażyści – i o atakach polskich sabotażystów na granicy z trzecią Rzeszą, 10 kwietnia 1939 roku Gebels zanotował: „Wczoraj, w Wielki Piątek, Mussolini zajął zbrojnie Albanię. Gazety w Londynie i Paryżu złożeczą. Ale to przecież nic nie szkodzi. Londyn i Warszawa zawarły układ o pomocy wzajemnej. Beck wpadł więc w pułapkę, zastawioną przez Lordów. Polska będzie musiała zapewne kiedyś za to drogo zapłacić.” Szczechami też się tak zaczęło a na koniec przyszedł rozbiór tego państwa Historia jest nie po to aby się z niej uczyć to odnosi się nie tylko do Niemiec lecz Bogu dzięki o wiele bardziej również do ich przeciwników W swoim dzienniku minister propagandy opisał także dokument który znamy jako pakt Ribbentrop-Mołotow 24 sierpnia 1939 roku zanotował „Wyrer skierował do Stalina osobny list w którym złożył mu daleko idącą ofertę Stalin odpowiedział na to bardzo życzliwie. W efekcie dochodzi do rokowań w Moskwie. Europa Wschodnia będzie podzielona między Berlin i Moskwę. Naturalnie Rosja chce części państw bałtyckich mają dostać. Polska będzie podzielona Interesy innych mocarstw w Europie Wschodniej nie będą uznawane. Problem bolszewizmu ma w chwili obecnej podrzędne znaczenie. Ale co to wszystko znaczy? Jesteśmy w potrzebie dobrej to. Nasz naród aprobuje tę politykę i współdziała z entuzjazmem. Rumunia niebawem wyłamie się z frontu proangielskiego. Turcja chyba także wyjdzie z tego towarzystwa bez pożegnania. Bułgarzy są bardzo szczęśliwi. Decydująca kwestia, co zrobi Anglia? Chamberlain już się bardzo natężył w swoim liście. Ferrer sądzi jednak, że on być może ustąpi. Osobiście wierzę raczej w ustąpienie polskiego rządu pod naciskiem Anglii. Byłaby to dla Londynu jedyna możliwość wydobycia się jako tako z kłopotów bez przystąpienia do wojny. Pięć dni później, 29 sierpnia 1939 roku, zapisał: Długa i trudna konferencja prasowa. Podczas tego nabrzmiałego kryzysu musimy przede wszystkim zachować w prasie spokój. Polski terror znajduje się nieodmiennie na pierwszym planie. Polska na razie trzyma nerwy na wodzy. Londyn chce ewentualnie nacisnąć na Warszawę, aby Beck przybył do Berlina na pertraktację z nami. Ale to wszystko w tej chwili jest jeszcze bardzo nieokreślone. Jedną z wcześniej wspomnianych przeze mnie prowokacji był sfingowany napad na radiostację w Gliwicach, która posłużyła Hitlerowi za pretekst do uzasadnienia napaści na Polskę. Goebbels wiedział o przygotowaniach do tej akcji. W swoim dzienniku Noc z 31 sierpnia na 1 września skomentował: SS otrzymuje na tę noc rozkazy specjalne. Kiedy wojna już wybuchła, nie byłoby dnia, w którym Goebbels nie zanotowałby jakiejś informacji na temat marszu wojsk niemieckich w głąb Polski. O nerwowym wyczekiwaniu na wkroczenie Armii Czerwonej także wspomina, powołując się na ustalenie paktu Ribbentrop-Mołotow. Jest także westchnienie ulgi, że Rosjanie maszerują. 2 września napisał natomiast Jeszcze żadnych meldunków. Gdańsku deklaracja przystąpienia do Rzeszy, walki, Westerplatte i Gdynia ostrzeliwane. Dzwoni Forster, do teraz wszystko dobrze, Reichstag, historyczne posiedzenie. Führer uzasadnia swoje posunięcia, ułatwia Londynowi i Paryżowi drogę do porozumienia. Podziękowanie Moskwie. Problem Gdańska wyjaśniony. Niestety nie mamy jeszcze Westerplatte. To nie jest dobrze ze względów psychologicznych. W Gdańsku trwają także walki o polski urząd pocztowy u Ferrera. Jest wściekły, że Westerplatte nie jest bombardowane. Zaraz to zarządza pierwszy komunikat z frontu. Odnieśliśmy już bardzo miłe sukcesy, ale jeszcze nie o rozstrzygającym znaczeniu. Usuwam z komunikatu pewne błędy psychologiczne. Radio kosztuje mnie wiele pracy. Muszę tam być czujny, niczym pies myśliwski. 20 września 1939 roku zapisał, w Polsce panuje chaos. Mościcki wydał odezwę do narodu polskiego, w której zaklina się na honor. To nam się podoba najpierw zwiać za granicę, a potem rozprawiać o honorze. Miesiąc po polskiej kapitulacji, Goebbels odwiedził łódź i Warszawę. W dziennikach notował: Przejazd do Warszawy przez pola bitew, całkowicie zniszczone wsie i miasta obraz spustoszenia. Warszawa to jest piekło, zdemolowane miasto. Nasze bomby i granaty zrobiły swoje. Żaden dom nie ostał się w całości. Ludność jest apatyczna i podobna do cieni, niczym robactwo pełza po ulicach. Jest obrzydliwiej nie do opisania. W tej zdawkowej notatce mamy esencję stosunku autora, a także propagandy nazistowskich Niemiec do ludności okupowanych ziem polskich, których Goebbels traktować będzie w swoich dziennikach od tego momentu jako niepełnowartościowych ludzi. Przewidzianych w przyszłości do fizycznej eksterminacji albo przesiedlenia, bądź nadających się jedynie do wykonywania prostych prac na rzecz budowy siły Rzeszy. 7 października 1939 roku zanotował on w swoim dzienniku: Południe u Ferrera znakomite towarzystwo. Ferrer opowiada o niektórych bardzo poruszających epizodach z kampanii w Polsce. Niemieccy muszkieterzy są doprawdy niedościgli na całym świecie. Polaków oceniliśmy całkowicie fałszywie. Ich przywódcy są nic nie warci. Egoistyczni, zepsuci. Prawdziwie polscy, a przy tym tkwiący w gównie w sposób nie dający się z niczym porównać. Niosą ze sobą niebezpieczeństwo, że stepy azjatyckie zbliżą się do granic Europy. Führer położył historyczną zasługę niszcząc to polskie państwo. Warszawa jest w większości zrujnowana. Wina polskiego przywództwa. Przy złej pogodzie ta kampania nie byłaby możliwa, przynajmniej co do tempa działań. Drogi są niewyobrażalne ich linia marzynota, ale jednak się przeliczyli nasze zmotoryzowane zdziałało prawdziwe cuda. W kolejnych latach Goebbels sporadycznie pisał na temat Polski i Polaków i odnosił się przede wszystkim do kwestii polityki okupacyjnej, którą prowadzono na terenie generalnego gubernatorstwa, a za którą stał dr Hans Frank. Goebbels można odnieść wrażenie, że właściwie go nie cierpiał. Krytycznie oceniał jego próby stworzenia własnego, wręcz konkurencyjnego aparatu propagandy na terenie generalnego gubernatorstwa. W 1942 roku Goebbels wizytował w głównej kwaterze Ferrera na Ukrainie i specjalnie odwiedził później Warszawę, aby dowiedzieć się, jak odnoszą się do samego Hansa Franka jego współpracownicy. Konkludował później w dziennikach, że interesy Niemiec są w generalnym gubernatorstwie źle reprezentowane, a wina za to spoczywa na generalnym gubernatorze. Pisał, uprawia on politykę, która jest wszystkim, tylko nie efektem wytycznych z Rzeszy. Można czasami odnieść wrażenie, że w przypadku Franka ma się do czynienia z osobą na wpół obłąkaną. Opowiedziano mi o pewnych epizodach z jego zakresu służbowego, które wręcz budzą grozę. Jego krytyczne obserwacje miały powodować, że w przyszłości inni decydenci nazistowscy w Niemczech będą chcieli odsunąć czy wyeliminować Hansa Franka. Wysiłki Gebelsa nie przyniosły zamierzonego skutku, ponieważ Hitler, mimo tego, że posiadał pewne zastrzeżenia co do działalności Franka, do końca wojny nie usunął go ze swojego stanowiska. Wiosną 1943 roku i w późniejszych miesiącach wojny Polska i Polacy zajmują wręcz drugo jak nie trzeciorzędne miejsce w zapiskach propagandzisty III Rzeszy. Goebbels skupił się natomiast na tragedii katyńskiej i w zapiskach od wiosny do lata 1943 roku pojawiają się na ten temat informacje. Chciał on w ten sposób niszczyć koalicję antyhitlerowską i posłużył się tutaj także wydarzeniem śmierci premiera Rzeczypospolitej, czyli generała Władysława Sikorskiego, pisząc o nim jakoby był ostatnią ofiarą Katynia. Co ciekawe, odnosząc się do działalności polskiego podziemia w dziennikach Gebelsa, notuje on tam dosyć nietypowe, można by było powiedzieć dla narracji niemieckiej informacje. Wręcz można odnieść wrażenie, że w pewnych momentach Gebels jest pod wrażeniem tego, jak bardzo zorganizowane jest polskie podziemie, pisząc Polacy to bardzo niespokojny narodek, gdzie tylko mogą, to robią nam trudności, chociaż wiedzą, że jeśli odejdziemy, to dostaną się w okrutne łapy bolszewizmu. Aby moja wypowiedź była w pełni wartościowa, należy wspomnieć także to, co Gebel spisał na temat Powstania Warszawskiego. Zawarł on wiele informacji na temat tego powstania, oczywiście pisząc w swoich notatkach o tym wydarzeniu w 1944 roku. Podkreślał to, że sojusznicy Polski po raz kolejny ich zdradzili, odnosząc się do wydarzeń z września 1939 roku. Cytat. Zgotowali oni w Warszawie katyn szczególnego rodzaju, wpędzając powstańców pod niemieckie pociski. Pisał także. Sądzę, że faktycznie tak jest, iż bolszewicy przyglądali się z radością, jak polskich nacjonalistów miażdżą niemieckie karabiny maszynowe i ciężka broń. Podsumowując to, co wam przedstawiłem, Warto tutaj powiedzieć, że Goebbels wypowiadał się na temat Polski, ale nie stanowiła ona głównego elementu jego rozważań. Polska pojawia się jako jeden z elementów układanki zwanej Budowa potęgi III Rzeszy i Niemiec w Europie. Polska w tych działaniach odegrała swoje pewne znaczenie, ale stała się w pewnego rodzaju instrumentem. Pewne spostrzeżenia i prognozy dotyczących na przykład tego, co w przyszłości z ziemiami polskimi zrobił Stalin, były ze strony Gebelsa słuszne. Jak wiemy, Polska znalazła się po wojnie w orbicie wpływów Józefa Stalina. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli on Wam się spodobał, nie zapomnijcie o komentarzu, subskrypcji, także łapce w górę. Jeżeli chcecie wesprzeć działalność kanału, wejdźcie na patronite.pl/beczka.prochu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.